Cześć moi kochani, doktor Radem się kłania z tej strony. No i stało się, mamy ostatni dzień 2013 roku. Czeka nas dzisiaj Sylwester i z tej okazji chciałbym Wam życzyć przede wszystkim w tym nadchodzącym roku przede wszystkim zdrowia, jeszcze raz zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Sukcesów w pracy, w szkole, w domu, dużo miłości, w ciepła, ogniska rodzinnego, żeby był wypełniony ten nadchodzący rok samymi sukcesami, żeby spełniały się Wasze wszystkie marzenia, no i żebyśmy my jako tutaj rodzina kolekcjonerów powiększali się, żebyście zarażali kolejne osoby tą swoją pasją, żebyście dalej tak licznie reprezentowali nas na YouTubie czy w Polsce. Po prostu, żeby to wszystko rosło i żebyśmy stawali się jedną wielką, coraz większą rodziną. No życzę Wam tak też od siebie, żeby te półki u Was w domach, w mieszkaniach, w pokojach uginały się od tych kart wypełnionych albumów tymi kartami, czy kul, żeby tego było coraz więcej, żeby te kolekcje się rozrastały, żeby no, wszystko szło ku dobremu. Także wszystkiego ode mnie najlepszego, szczerze. No i korzystając jeszcze z okazji, chciałbym tak chwilkę podsumować ten ubiegły rok, który się dzisiaj nie kończy. Był on ten rok szczególny dla mnie pod wieloma względami. Jedną właśnie z takich tych szczególnych chwil było moje pojawienie się na YouTubie, a miało to miejsce 8 listopada. Wrzuciłem swój pierwszy filmik i wiem, że dużo osób mówi, że tam nie, że się nie spodziewało tych subskrypcji, tego wszystkiego. Ja Wam powiem szczerze, ja z YouTube mam do czynienia już od dłuższego czasu jako widz. I wiem, jak ciężko wybić się na YouTubie, ponieważ jest już bardzo dużo tych filmików różnego rodzaju i naprawdę, uwierzcie mi, jest ciężko się wybić. No i naprawdę, jeżeli mi ktoś powiedział dzisiaj, że ja będę miał ponad 1600 subskrypcji, a tyle mi wczoraj wybiło i będę miał ponad 200 tysięcy wyświetleń, no to po prostu puknąłbym go w głowę i tyle. Z tego miejsca Wam serdecznie dziękuję także za właśnie za te wyświetlenia, za te subskrypcje, za to, że jesteście ze mną na dobre i na złe. Wiem, że nie jestem idealny, wiem, że w tych filmikach można wiele poprawić, wiem, że nie pokazuję wszystkich kolekcji, jakie można pokazywać, ale jestem tylko człowiekiem, mam rodzinę, mam swoją pracę, mam dzieci, także naprawdę nie ma dużo czasu na te hobby i staram się każdą wolną chwilę poświęcać Wam. Cieszą mnie bardzo te wszystkie opinie, komentarze pod filmikami. Są nieliczne informacje negatywne, jakieś oszuści, ale nie jest to chwila na to, żeby mówić o takich rzeczach. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo Wam dziękuję za cały ten rok 2013, za te dwa miesiące, które byliście ze mną i liczę i wierzę głęboko w to, że będziecie również ze mną tak licznie w tym następnym 2014 roku. Że będziemy się, że ta nasza rodzina będzie się powiększała. Czekają nas nowe edycje, czekają nas Mistrzostwa Świata w 2014 roku. Także będzie wiele, wiele ciekawych momentów na pewno w tym zbliżającym się roku. No i tak jak mówiłem, no dzięki wielkie, że byliście, dzięki wielkie. Jestem wdzięczny za każde kliknięcie na subskrypcję, za każdą łapkę w górę czy w dół. To jest nieważne. Ważne, że oglądacie te filmy. Krytyka także jest ważna. Także tutaj się nie czepiam tego. Bardzo jestem także tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować kilku osobom. Jest ich znacznie więcej, natomiast w szczególności chciałbym podziękować tutaj użytkownikowi Sebek 19801, który był puścił mi jedną z pierwszych subskrypcji na moim kanale. Do tej pory utrzymujemy stały kontakt na YouTubie, osobiście, przez telefon. Jest to wielki człowiek, wielki pasjonat tego, co robi. Bardzo go szanuję, jest bardzo cholernie uczciwym człowiekiem, ma wielkie, wielkie serce. Także gorąco, gorąco Sebek, tutaj słowa bezpośrednio do Ciebie. Wielkie chłopie, wielkie dzięki za ten 2013
i wiem, że ten 2014 będzie jeszcze lepszy w Twoim wykonaniu. Dziękuję także Kruszynie, dokładnie 19, Kruszyna 83. To jest chłopak, który nie ma żadnych filmów, właściwie ma jeden film świąteczny, nie ma filmików z kartami, a ma już, dorobił się kilkudziesięciu subskrypcji. Jest tak, że jest świetnym gościem, utrzymuje z nim stały kontakt i wiem, że ta współpraca będzie w tym 2014 na pewno się nadal rozwijała. I Kruszyna, tutaj do Ciebie bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za ten rok. Podziękowania także należą się szalonemu kolekcjonerowi, ponieważ no, jakby nie było, jest to najlepszy youtuber, jeżeli chodzi o scenę tutaj karcianą, z kolekcjonerów. Ma najwięcej subskrypcji, ma najwięcej filmów, ma najwyższą jakość tych filmów, także wielkie dzięki za to, że zainspirowałeś mnie do tego, żeby wskoczyć na tego YouTube'a, żeby poszerzyć grono pasjonatów. Szalony, dziękuję za wszystko, za to, co robisz, że tutaj też reklamujesz nasze grono w środowisku międzynarodowym. Wiem, że jesteś tam szanowanym osobą, jesteś szanowany w Polsce. Wielki szacunek, szalony, dla Ciebie. No i chciałbym podziękować wielu jeszcze innym youtuberom, ale jest ich za dużo, żeby tutaj czasu nam nie starczyło. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się złożyły na ten wielki gest świąteczny dla dzieciaków. Nie będę tutaj wymawiał wszystkich, którzy uczestniczyli w tej akcji, bo może sobie ktoś nie życzyć. Także, ale do Was tutaj się zwracam, do wszystkich, którzy pomogli mi w tej paczce, którzy no, wsparli mnie. Macie cholernie dobre serca i właśnie takie sytuacje mnie cholernie motywują do tego, żeby działać na tym YouTubie, że można coś nie tylko dla siebie zrobić, ale można też zrobić coś dla innych, którzy nie mogą iść do sklepu kupić sobie tego. Także no, to są sytuacje, w których się nieraz mi łza zakręciła. Nawet teraz, jak mówię, to jest tak, no mi trochę głos się łamie, także zmienię może temat, ale dziękuję wam, że to zrobiliście i wiem, że w przyszłym roku takie akcje będą miały jeszcze większy odzew i zrobimy wszystko, żeby zarażać tą pasją, także pasją, tym sercem inne osoby. No i to mam 7 minut na wilki, więc no, trochę się wzruszyłem, więc powiem krótko, no, jeszcze raz, kochani, wielkie dzięki za 2013 i czekam z wielkimi nadziejami na ten 2014. Oby był dla nas wszystkich jeszcze lepszy niż ten mijający. Wielki szacunek dla Was. Trzymajcie się i słyszymy się w nowym roku. Cześć.